Przed godziną 9 doszło do zdarzenia w trakcie kursu szkoleniowego, w trakcie lotu szkoleniowego. Szybowiec spadł. Wewnątrz znajdowały się dwie osoby. Był to instruktor, 39-letni mieszkaniec Lublina oraz 17-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego. Obaj trafili do szpitala z dosyć poważnymi obrażeniami. Na chwilę obecną policjanci to zabezpieczają to miejsce do czasu przyjazdu ekspertów z komisji do badania wypadków lotniczych. I to ci eksperci z komisji zajmą się dokładnym ustaleniem przyczyn tego wypadku, jak również okoliczności, w jakich on doszło. Z naszych ustaleń wstępnych wynika, że to lina z wyciągarki zablokowała się, owinęła się o skrzydło tego szybowca. Szybowiec stracił sterowność i wtedy runął.